w nas media. Na przykład to, że w Polsce ludzie polaryzują się wokół tego, czy ktoś jest za Tuskiem, czy za Kaczyńskim. To nie jest dlatego, że oni na ulicy spotykają Tuska i Kaczyńskiego, jeden jest dla nich miły, drugi niemiły, albo dlatego, że nie wiem, na rachunku za prąd dostali podpisane 60% energii w górę Kaczyński, prawda? I ludzie myślą, a to teraz Tusk, bo od Kaczyńskiego odstępuje. Nie, ludzie dlatego się polaryzują po tych liniach, że oglądają telewizję i w tych telewizjach jest im podawany pewien przekaz, pewne wypowiedzi, pewne cytaty, pewne interpretacje. I to jest swego rodzaju kreowanie sztucznego świata, dlatego że w rzeczach, o których ja tu mówię, ci dwaj panowie zgadzają się. Gdyby rządził Tusk, zaakceptowałby Fit for 55 w Unii Europejskiej. Kiedy rządził nominat Kaczyńskiego-Morawiecki, zaakceptował Fit for 55 w Unii Europejskiej. Kiedy rządziłby Tusk, zaakceptowałby Fundusz Odbudowy w Unii Europejskiej, z którym nierozerwalnie wiąże się nakładanie europodatków, których nigdy wcześniej nie było. Płaciliśmy tylko podatki do Warszawy. Ostatni raz podatki za granicę płaciliśmy za zaborów. I teraz będziemy płacić podatki do Brukseli. I zgodził się na to Morawiecki i zgodziłby się na to Tusk. Więc pytanie, czy spór, w który zostaliśmy zaangażowani, nie jest sztucznie wykreowany? Moim zdaniem częściowo w dużej mierze jest. Jak z tym wygrać? Jak dotrzeć z prawdą do społeczeństwa? Ja po prostu robię swoje, to znaczy przy każdym wywiadzie staram się mówić prawdę, staram się informować ludzi, staram się przez tą kampanię wyborczą, staram się wziąć udział w jak największej liczbie spotkań w całej Polsce, przemawiać do ludzi, którzy przychodzą, tłumaczyć im to wszystko, niezależnie czy przyjdzie kilkadziesiąt osób, czy kilka tysięcy, tłumaczyć. A może pan jest jednym z niewielu polityków, bo też są takie opinie, który się naprawdę zagłębia w te wszystkie dokumenty europejskie. Ale to ja nie jestem jedynym. Jednym z niewielu, nie powiedziałam, że jedyny, ale jeden z niewielu, bo zazwyczaj dobrze brzmi taki prosty przekaz, niż takie jakieś trudne zawiłości prawne. Oni wam zabiorą, tak? Albo nic wam nie damy. Tylko, że jedni nic mówią, wam nie my wam damy KPO, oni wam zabiorą KPO, a drudzy mówią, my wam damy socjal, ale oni wam zabiorą socjal. No jest to straszne. Ale nic wam nie damy, to było też wasze hasło. Nasze hasło było takie, że nic wam nie damy, ale też nic wam nie zabierzemy. Czyli, że zatrzymamy spadek poziomu życia. Nie bawimy się w wyścig na rozdawnictwo. Nie oszukujemy społeczeństwa, że da się wszystkim rozdać wszystko z publicznych pieniędzy. Nie da się. To się kończy inflacją, to się kończy zadłużeniem, to się kończy podwyżkami podatkowymi, a pieniądze, które rząd rozda, i tak zawsze będą mniejsze niż te, które zabrał. Tak po prostu działa system finansów publicznych, tak działa gospodarka i ekonomia, a przy okazji jeszcze dusi się wzrost gospodarczy. Już w tej chwili mamy de facto recesję. Mamy przecież od pandemii pozamykane lokale. Jeżdżę po Polsce i widzę, jak to wygląda. Wiele firm się zamknęło z powodu lockdownów. Do dziś się nie otworzyło. W centrum Warszawy, przy krakowskim przedmieściu i w miastach powiatowych przy rynkach stoją pozamykane lokale, za które nikt nie ma pieniędzy, żeby po prostu je wynająć, płacić za ich ogrzewanie i prowadzić tam działalność gospodarczą, bo jeżeli cena gazu poszła w górę, cena prądu poszła w górę, podatki lokalne poszły w górę, ZUS-y i te wszystkie opłaty za legalne prowadzenie działalności gospodarczej poszły w górę, to ile trzeba zarobić, żeby w ogóle wziąć ten lokal i zacząć go używać? I przez to stoi puste. I to będzie stało puste, bo po prostu w taki korkociąg weszliśmy. I to nie stało się samo. To zostaliśmy wprowadzeni całym szeregiem decyzji politycznych. I jak mówię, to będzie szło jeszcze dalej, bo idziemy w bardzo niebezpiecznym kierunku. Rząd na przykład zacieśniał pod pretekstami przepisów covidowych, zacieśniał przepisy o stosowaniu gotówki. Pod pretekstem również pięknie brzmiącej nazwy ustawy elektromobilności rząd dał prezydentom dużych miast jak Trzaskowski prawo do tego, żeby biedniejszym ludziom zablokować wjeżdżanie do miast. W Warszawie już mamy przepisy, no ja nie uważam się za biedniejszego, a auto, którym jeździ moja żona, już na obecnych przepisach, która właśnie została posłem, nie będzie mogła wjechać do Warszawy tym autem legalnie. To już się dzieje. Zostały ustanowione nowe przepisy o szpiegowaniu nas wszystkich na różne sposoby. To się dzieje. To są niebezpieczne rzeczy. Nikt o tym nie mówi poza nami. Dziękujemy wyborcom, którzy docenili naszą uczciwość, naszą determinację. A do pozostałych mogę powiedzieć tyle. Warto zainteresować się rzeczami, o których mówimy. Ale nie będzie pan ich obrażał. Nie będzie pan ich obrażał. Nie, ja nie. Bo czasem się politycy obrażają na wyborców. Nie zagłosowaliście na nas, to teraz dopiero będziecie mieli. Znaczy, człowiek, który jest zaangażowany w życie publiczne, nigdy nie może pozwolić na to, żeby
rozżalenie związane z brakiem realizacji jego oczekiwań i ambicji spowodowało, jakby wzięło górę, tak? Moim zdaniem cierpliwość jest podstawową rzeczą, której potrzeba w pracy publicznej. I ja się liczę z tym, że może to, w co wierzę, może to jakby zostanie zrealizowane tylko częściowo. Tak jest po prostu życie, nigdy nie jest realizowane wszystko. Sam fakt, że my jesteśmy w Sejmie głosem sprzeciwu, jeżeli teraz powstanie rząd centrolewicy, będziemy mogli ten rząd krytykować, myślę, że ten sam fakt już jest pożyteczny dla obywateli i nawet jeżeli przez kolejne 4 lata znów będziemy tylko głosem sprzeciwu, to myślę, że to dobrze. I jeżeli PiS się znajdzie w opozycji, to pokażemy PiS-owi, co to jest polityka opozycyjna i myślę, że PiS będzie teraz w niełatwej sytuacji, dlatego że okaże się, że wiele rzeczy, za które powinien krytykować rząd Tuska, to będą dokładnie te same rzeczy, które oni rozpoczęli lub na które oni wcześniej się zgadzali. I my to będziemy mówić. To znaczy będziemy mówić, jeżeli PiS w tej chwili zaatakuje nowo powstający rząd za jakąś kwestię, będziemy mówić, ale przecież to wyście to zaczęli, to wyście się na to zgodzili, to wyście to rozpoczęli, to była wasza polityka. Będziemy po prostu tą hipokryzję bezlitośnie demaskować, dlatego że polityka, która nie jest oparta przynajmniej w sporym jakby procencie na prawdzie, jest polityką nic nie wartą, jest po prostu niczym innym jak teatrem dla społeczeństwa.